Super! Co opanowałyśmy? Szaleństwo. Dobrze. Krzyki i wrzaski? Tak, a najważniejsza jest... Pasja. Świetnie. Poznałaś już składowe głośnego kibicowania? Daj czadu! Je. Yeah. Tak zamierzasz mi kibicować? Głośniej. Je. Yeah. Głośniej. Je. Yeah. Głośniej! Je. Yeah. Za głośno? A oto część pierwsza mojego pokazu. Część druga. Brawo, jazda. A teraz część trzecia. Ponaddźwiękowe bum. Ostatnia. Wielkie dzięki za pomoc przy układaniu książek. To był szalony weekend nauki. Rainbow Dash, rządzisz! Juhu! To od mojego wrzasku? Przepraszam bardzo, panie. To był bardzo słabiutki występ. Nie, nie był taki zły. Najbardziej podobało mi się, jak zakręciłaś chmurami. Ach! Nie mówię o swoim występie, tylko o twoim! Kiepski aplauz! O co się kłócicie? Kłócimy się? Przepraszam. O, szkoda, że nie możecie wpaść do Cloudsdale i pokibicować mi na mistrzostwach w lataniu. A co to? Zlot wszystkich dzielnych młodych Pegazów i prezentacja stylów latania! Są szybkie! Pełne wdzięku! Rajciu, chciałabym zobaczyć te powietrzne akrobacje. Fajnie, gdybyście też przyszły. Fluttershy dzielnie mnie wspiera, ale jej okrzyki są mało budujące. Marzę, żeby zobaczyć ponaddźwiękowy bum! To jest naprawdę super sztuczka! Choć w sumie jeszcze jej nie widziałam, ale co tam? W końcu to ponaddźwiękowy bum! Nie może być przecież niefajne! Co to jest ponaddźwiękowe bum? Na jakim świecie ty żyjesz? Ponaddźwiękowy bum to klasyka gatunku. Pegas, na przykład Rainbow Dash, leci strasznie wysoko. I bach! Ponaddźwiękowy bum przybrany tęczą. I Rainbow Dash jest jedynym kucykiem, któremu to wychodzi. Raz wyszło, ale dawno. Byłam prawie dzieckiem. Tak, ale znów to zrobisz? Pewnie, Pinki. W końcu jestem mistrzynią wśród latających. Ponaddźwiękowy bum mogę robić śpiąc. Jeju, jeśli to zrobisz, na pewno wygrasz trofeum. Nagroda główna to dzień w towarzystwie Wonderbolts. Cały dzień latania z moimi ulubieńcami to spełnienie moich marzeń. Je. Yeah. Pójdę się odprężyć. Nie mogę się przecież przetrenować, prawda? A ty wręcz przeciwnie. Nie przestawaj ćwiczyć. Kibicowanie powinno dorównywać poziomowi akrobacji. Ćwiczyła tę sztuczkę ostatnio ze 100 razy i nawet częściowo jej nie wychodzi. I chyba nie pomogą jej nawet moje okrzyki. No to możemy zacząć to sprzątać. Od nowa. No dalej, dalej! Co dalej? Znajdź zaklęcie, które przeniesie nas bez skrzydła kucyki do Cloudsdale. Nie widziałaś, jaka jest zdenerwowana? Zdenerwowana? Chyba ci się przywidziało. Była tak pewna siebie, jakby już należała do Wonderbolts. Proszę cię! Brałam udział w niejednym pokazie mody i widzę, kiedy kogoś zjada trema. Musimy koniecznie tam być i ją wspierać. No znajdź to! Jak mam znaleźć zaklęcie w tym bałaganie? Chcecie latać? Chwilka! Strona 27. Skąd wiedziałaś? Dostałam nią w twarz, gdy wylądowałam na regale. Proszę, jest. Zaklęcie, które ziemskim kucykom umożliwi latanie przez 3 dni. To chyba coś trudnego. Nie wiem, czy dam radę. Postaraj się! Dobrze. Która chce być królikiem doświadczalnym? Bardzo!
Bardzo chętnie. Dla Rainbow Dash. Lecę pierwsza. No to spróbujmy. Musisz być śmielsza, Fluttershy. Nie bój się odzywać. No spójrzcie, kogo my tu mamy? Naszą koleżankę Rainbow Kraksę. Wypadłaś z jakiegoś kursu szkoleniowego? Niczego nie wypadłam. Niestety, pani Krakso. Dla ciebie w szkole było za dużo zasad, a za mało leżakowania. Zapytaj ją o ponaddźwiękowe boom! W tę ściemę to ja nie wierzę. Za małe dzidzi z niej, żeby zrobić coś takiego. O nie, chwila, ty łobuzie. O, przepraszam, uczę się być śmielsza. A zresztą Rainbow Dash zrobi ponaddźwiękowe boom. Nie zrobi, bo ta sztuczka nie istnieje. To przyjdź do Klaudoseum i sam zobaczysz. Jeśli masz czas. Jeśli masz czas. Spokojna głowa, będziemy. Do zobaczenia, Rainbow Krakso. Widziałaś to? Byłam taka śmiała. Oh, oni mają rację. Ta sztuczka mi się nie uda. Ależ coś ty. Tylko dlatego, że ponaddźwiękowe boom nie wyszło ci ze 100 razy w czasie ćwiczeń, nie możesz myśleć, że nie uda ci się na stadionie pełnym niecierpliwych i krytycznych kibiców sportowych. A co tu robić? Wszyscy zobaczą moją porażkę. Wonderbolts nie będą chcieli mnie w zespole, a księżniczka Celestia wygna mnie do lasu Everfi. Żegnam się z życiem! Wrak? Tak, będzie ze mnie wrak. Albo coś gorszego. Rarity? Rarity, przyleciałaś tu? No, pewnie. Co, nie widzisz? Śliczne mam skrzydła, prawda? Twilight mi je zrobiła, jestem zachwycona! Zdziwione? Musimy przecież osobiście wesprzeć naszego ulubionego Pegaza. My? Jej, nie wierzę własnym oczom. To niesamowite. Ale super, że tu jesteście. Jesteśmy! Uwaga! Jak to możliwe? Tylko Pegasy mogą chodzić po chmurach. Fajnie, prawda? Udało mi się wyczarować skrzydła dla Rarity. Ale zaklęcie jest bardzo trudne, więc dla nas załatwiłam tylko zdolność chodzenia po chmurach. Przyleciałyśmy, żeby ci kibicować. Szczerze mówiąc, zaczynałam się właśnie tak jakby odrobinkę denerwować, ale przy was czuję się 100 razy pewniejsza. Hej! Mamy jeszcze całkiem sporo czasu. Może oprowadzimy was z Fluttershy po Cloudsdale? Tak, wspaniale! Super! Przed wami najwspanialsze latające miasto. To stąd pochodzi wiele słynnych Pegazów. O, zaczekajcie! Nieziemskie skrzydła! Bardzo dziękuję! Uważaj na nie, Rarity. Są z babiego lata i porannej rosy. To bardzo delikatne materiały. Spokojnie, Twilight. Nic im się nie stanie od nadmiaru komplementów. Skoro już tu jesteśmy, warto zobaczyć, jak powstaje pogoda. Świetny pomysł! Chodźmy do fabryki pogody! Tutaj powstają płatki śniegu. To ręczna robota i, jak widzicie, bardzo precyzyjna. Na górze wyglądają cudownie. Chodźmy, bo w tym roku nie będzie zimy, tylko susza. A tutaj powstają tęcze. Tęcze jednak nie są do jedzenia. Wow! Dziewczyno, skąd masz te skrzydła? Też chcę takie. To
było do przewidzenia. Aha, patrzcie, to nasza Rainbow Kraksa! Ja, Rainbow... Kraksa! Rarity, dlaczego z nimi rozmawiasz? Panowie po prostu podziwiają moje piękne skrzydła. No, zapomnij o tym swoim ponaddźwiękowym boom i lepiej też sobie takie załatw. O, chodźmy. Zobaczymy, jak robi się chmury. Nie słuchaj ich, i tak wygrasz te zawody i kropka. Żartujesz sobie? Nie umiem robić ponaddźwiękowego boom. Zobacz, jakie mam kiepskie, stare, pierzaste skrzydełka. Wyśmieją mnie. Dzięki. To nic takiego, ale możecie mnie śmiało fotografować. Rarity, przecież jesteśmy tu, żeby wspierać Rainbow Dash. Przestań wreszcie się popisywać. Jak nie popisywać się czymś takim? Rainbow Dash, źle się czujesz? Nie najlepiej wyglądasz. No skąd? Czuję się doskonale. Wszyscy zachwycają się Rarity i w ogóle nie zauważą, jak skompromituje się w mistrzostwach w lataniu. Hej, mam pomysł. Ty powinnaś wziąć w nich udział. Tak, mogłabym na ciebie patrzeć bez końca. Skoro rzeczywiście nie ma kucyka, który potrafi tak pięknie latać, może i ja wezmę udział? Co? I co ja teraz zrobię? Nie mam żadnych szans na nagrodę. Nie jestem jeszcze gotowa. Szanowne kucyki, powitajmy proszę gorąco uwielbianą przez wszystkich księżniczkę Celestię. A sędziami w mistrzostwach juniorów w lataniu będą znani i kochani cudowni Wonderball! Już wkrótce dowiemy się, kto tym razem zdobędzie nagrodę oraz tytuł mistrza wśród latających! Uwaga, przygotowuje się pierwszy zawodnik! Numer dwa, gotowy? No szybciutko, tracimy czas. To chyba do ciebie. O, a, numer dwa to ja. Numer cztery, zapraszam. Ja jestem czwarta, ale potrzebuję jeszcze małej sekundki. Niech ktoś inny leci przede mną. Wszystko mi jedno, kto, ale ktoś ma natychmiast wyjść. Jestem gotów! A co ja mam robić? Siódemka była niezła. Siedem beczek z rzędu to niezły wyczyn. Ja wolę dziesiątkę. Była bardzo sympatyczna. Czemu jeszcze nie widziałyśmy Rainbow Dash ani Rarity? Już chyba wszyscy wystąpili. Numer 15, ruszaj! Rarity jest gotowa. Przykro mi, moje panie, ale czasu wystarczy nam tylko na jeden występ. Jeśli obie chcecie się pokazać, to musicie zrobić to razem. Jak tam, Rainbow Dash? Idziemy? Nadeszła pora na ostatniego uczestnika. Numer 15 i chyba numer 4. Powodzenia, Rainbow Dash. Postaraj się. Mam nadzieję, że nie obrazisz się, że zmieniłam muzykę. Bo widzisz, rock and roll nie pasuje mi do skrzydeł. Skup się, Rainbow Dash. Poradzisz sobie. Przecież pamiętasz układ. Część pierwsza.
Krakso! Teraz część druga. Super! Tym razem sukces! Podfrunę blisko do słońca, żeby moje piękne skrzydła rozświetliły całe miasteczko Cloudsdale. O, latami będą o tym opowiadać! Ostatnia okazja, żeby wyjść z tego z twarzą. Część trzecia. Ponad... Dźwiękowy bum. Skrzydła, nie zawiedźcie mnie! Equestrio, bo to ja, Rarity! O nie! Skrzydła Rarity się rozpłynęły! Przepraszam was wszystkie. Dałam się ponieść tym przepięknym skrzydłom. Straciłam dla nich głowę. Nic się nie stało. I tak cię kochamy. Przepraszam, że byłam takim samolubem i wskoczyłam na listę zawodników w ostatniej chwili, wiedząc, że ty tak ciężko pracowałaś. Czy zgodzisz się mi wybaczyć? Nie przejmuj się. Wszystko dobrze się skończyło. Szkoda, że nie miałam okazji lepiej poznać Wonderbolts. Orety. Więc to ty uratowałaś nam życie. Chcieliśmy cię poznać i podziękować. Orety. Księżniczka. Witaj, Twilight. Dzień dobry, dziewczynki. Księżniczko Celestio, przepraszam, że zepsułam zawody. Rainbow Dash jest najlepszym Pegazem w Equestrii. Wiem o tym oczywiście. A dziś pokazała, że nie tylko jest odważna, ale i potrafi wykonać ponaddźwiękowe bum. Więc tegoroczną nagrodę mistrza wśród latających otrzymuje panna Rainbow Dash. Powiedz mi, Twilight, czy nauczyłaś się dzisiaj czegoś o przyjaźni? Tak, księżniczko. Ale Rarity chyba nauczyła się jeszcze więcej. Z całą pewnością. Wiem już, jakie to ważne, by stąpać kopytami po ziemi. I wspierać przyjaciół. Wspaniale. Brawo, Rarity. To jest najlepszy dzień mojego życia. Hej, Rainbow Krakso. Dash! Przepraszam, Rainbow Dash. Chcemy pogratulować ci wygranej w zawodach. Ponaddźwiękowe bum było genialne. Dzięki. I przepraszamy, że byliśmy wcześniej tacy okropni. Nie szkodzi. Zapomnijmy o tym. A może wyskoczymy gdzieś razem? Pokazałabyś nam, jak się robi te akrobacje? Wybaczcie. Jestem już umówiona.